Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaź sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie. Jezus słowami Ewangelii nas wzywa dzisiaj do postu, modlitwy i jałmużny. Te trzy postawy są ze sobą mocno spięte. Starożytny Kościół, zwłaszcza ojcowie Kościoła, mówili, że post, modlitwa, jałmużna są takimi postawami, które albo mamy razem, albo nie mamy żadnej. One wzajemnie sobie dają życie, są z sobą wewnętrznie powiązane. Post, modlitwa i jałmużna. Dzisiaj może szczególnie możemy to zrozumieć z racji na intencję, którą papież Franciszek złączył z tym postem, modlitwą i jałmużną. Pewnie zresztą, nawet gdyby nie było tego wezwania Ojca Świętego, to i tak ono by nam dzisiaj głęboko leżało na sercu. Post jest głodem, który nam uświadamia nasze potrzeby. Kiedy jestem głodny, rodzi się we mnie pytanie, co mnie może nasycić? Czego mi potrzeba, żebym odzyskał pokój wewnętrzny? I dzisiaj pewnie dla nas wszystkich nasz głód mówi nam, i chcemy przez ten głód mówić też do Pana, jesteśmy głodni pokoju, jesteśmy głodni sprawiedliwości, jesteśmy głodni poszanowania praw naszych sióstr, braci na Ukrainie. Jesteśmy głodni tego wszystkiego, co się im po prostu należy, a co zostało im zakwestionowane, zabrane. Jesteśmy głodni. I ten głód jednocześnie pokazuje Panu Bogu, że jesteśmy też w konfrontacji z tym złem, które się dzieje, jesteśmy słabi.
post tak na nas działa, że jesteśmy osłabieni. To znaczy uświadamia nam wyzwania, które nas przerastają. Czujemy się jakoś za mali, za słabi, porażeni wielkością zła. I dlatego ten post natychmiast nas prowadzi do modlitwy, ponieważ mamy takie poczucie, nie, sami owszem, liczy się bardzo to, co możemy zrobić, ale to wyzwanie, to zło jest ponad nasze siły. Więc modlimy się do Boga, żeby się okazał mocny w tej sytuacji strasznej, dramatycznej, w tej sytuacji wojny, żeby się okazał Panem pokoju, żeby się okazał Panem dziejów, żeby się okazał tym, który decyduje o losach człowieka, narodów, świata, żeby się okazał opatrznością w życiu naszych sióstr, braci. O to wszystko się modlimy, ponieważ my jesteśmy na to wszystko za krótcy. I właśnie wtedy, kiedy post nam uświadamia tę naszą słabość, to natychmiast się zmienia w modlitwę natarczywą, upartą, konsekwentną. Modlitwę, która przyzywa Pana, przyzywa Jego interwencji, przyzywa Jego mocy, Jego miłości, Jego skuteczności. I post się łączy z modlitwą. Ale też i do tego nas zachęca dzisiejszy dzień. Post się łączy głęboko z jałmużną. Ponieważ to, czego sobie odmówię, to, czego dzisiaj nie skonsumuję, to, w czym się ograniczę, gdy chodzi o pokarm, ale nie tylko o pokarm, o każdą inną konsumpcję. To jest dokładnie to, czym się mogę podzielić. I dopiero wtedy, kiedy się dzielę tym, czego sobie odmówiłem, z czego sam zrezygnowałem, kiedy się tym dzielę, to nasz post staje się rzeczywiście miłością, staje się sensowny. Jeśli się post nie przeradza w jałmużnę, jest niebezpieczeństwo wielkie, że post nas koncentruje na samych sobie. Natomiast wtedy, kiedy postowi towarzyszy jałmużna, to tak jak mówię, ten post staje się czynem miłości. Więc chcemy dzisiaj też, i nie tylko dzisiaj, zdobyć się na jałmużnę, na gest miłości wobec naszych sióstr, braci z Ukrainy. Chcemy się z nimi dzielić i chcemy w tej postawie trwać. To, co jest najważniejsze, co chcę w tym względzie dzisiaj powiedzieć, to chcę nas wszystkich nawoływać do tego, żeby ta wrażliwość, która się objawiła w ostatnim tygodniu, żeby w nas trwała. Problem, przed którym stajemy, to nie jest problem, który będzie trwał tydzień czy dwa. I tu potrzeba takiej miłości, która jest wytrwała, konsekwentna. Potrzeba takiej wrażliwości miłosierdzia, która nam się nie skończy, nie wiem, po miesiącu. A potrzeby będą ogromne. Nie? Boję się, że wręcz niewyobrażalne. Więc tak naprawdę zaczynamy dzisiaj w szczególny sposób tę modlitwę, post i jałmużnę, z którymi stajemy przed Panem, prosząc o pokój, o miłosierdzie, o sprawiedliwość dla Ukrainy i dla wszystkich, którzy ją tworzą. To jest to słowo,
które nam przekazuje Jezus w Ewangelii. Chciałbym się jeszcze zatrzymać przy słowie z drugiego czytania, zaczerpniętym z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. To jest dla zrozumienia dzisiejszej liturgii i dla zrozumienia postu, w który wchodzimy, wydaje się, że to jest słowo kluczowe. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. To, co jest kluczowe, tak jak powiedziałem, dla interpretacji tego tekstu pawłowego, to jest odkrycie, że dwa najważniejsze słowa w tym tekście są zapisane przez świętego Pawła w stronie biernej. Pojednajcie się. Tam jest użyta strona bierna, to znaczy trzeba by przetłumaczyć: bądźcie pojednani, albo dajcie się pojednać z Bogiem. Ta strona bierna podkreśla, że to nie my jesteśmy aktywni w tym pojednaniu, tylko że my jesteśmy, że to ostatecznie Bóg chce nas jednać ze sobą. I podobnie jest w następnym zaraz fragmencie: byśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą, byśmy zostali w nim uczynieni sprawiedliwością Bożą. Nikt sam z siebie nie staje się sprawiedliwy przed Bogiem. Nikt własnym wysiłkiem nie staje się sprawiedliwy przed Bogiem. To Bóg nas czyni sprawiedliwymi. Tu jest to podkreślone w zakończeniu: w Nim, to znaczy w Jezusie. W Jezusie stajemy się sprawiedliwi, a nie sami z siebie. Bóg nas czyni sprawiedliwymi i Bóg nas zaprasza do pojednania. Inicjatywa wychodzi od Niego. Dajcie się pojednać z Bogiem. Bóg dokonuje pojednania. Od Niego, w Nim jest pragnienie. Jeśli my jesteśmy dzisiaj w jakimś stanie napięcia z Bogiem, jeśli my jesteśmy dzisiaj w stanie jakiegoś dystansu do Pana, jeśli my się dzisiaj czujemy oddzieleni w jakiś sposób od Boga, to jedno jest pewne, że to Bóg jest tym, który chce ten dystans zlikwidować. Że to Bóg ma pragnienie być z nami pojednany. Że to Bóg nie potrafi żyć oddzielony od nas. Od Niego wychodzi inicjatywa. Mówię o tym z taką natarczywością, bo nie wiem, jeśli ktoś ma na przykład w uszach wyłącznie czytanie dzisiaj z proroka Joela, to może mieć w sobie zasianą taką wątpliwość: może Bóg się zlituje. Ogłoście post, odmówcie sobie tego, tamtego, zwołajcie zgromadzenie, módlcie się, róbcie to, tamto, dziesiąte. Może Bóg się zlituje. Wątpliwość nie jest co do Pana Boga. Wątpliwość jest co do nas. Bóg zrobił już wszystkie możliwe kroki ku temu pojednaniu. Z takim krokiem włącznie, jaki opisuje Paweł. To jest krok, który jest szalony. Bóg mówi do nas w swoim Synu tak: jeśli między nami jest problem, jakim jest grzech, jeśli między nami jest problem, jakim jest wina, to Bóg mówi: ja w swoim Synu biorę to na siebie. Twój grzech biorę na siebie. Nikt by z nas na to nie wpadł.
My może stajemy przed Bogiem nieraz w takiej pozycji obronnej, mówimy, nawet jak się spowiadamy, to mówimy, nie moja wina. Nie. Tak się żyje, takie są układy, taki jest świat, no tak wyszło. Nie. Nawet kiedy się spowiadamy, to chcemy tę naszą winę zminimalizować. Nie. A Bóg zachowuje się kompletnie odwrotnie, mówi, daj mi swój grzech, ja się chcę nim stać. Ja się chcę stać tym grzechem, który stoi między tobą a mną. Nie ma bardziej wstrząsającego zdania w całej Biblii, niż to, które tu jest w drugim liście do Koryntian. On to, czyli Ojciec, grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. Ja to biorę na siebie, mówi Pan Bóg. To wszystko, co jest między nami trudnością, co jest między nami murem, co jest między nami sporem, konfliktem, przepaścią, ja to biorę na siebie. Bóg, który jest po trzykroć święty, jakby chciał powiedzieć, moja wina, moja wina, moja wina. Tylko wejdź w to porozumienie ze mną. Tylko daj się pojednać ze mną. Przyjmij to pojednanie, przyjmij tę rękę, którą do ciebie wyciągam. Uchwyć się jej. Najważniejsze, co jest w poście, to jest zobaczyć tę Bożą inicjatywę, to dokonane przez Niego pojednanie. Zobaczyć to, odkryć to i uchwycić się. Uchwycić się tej łaski. Dlatego Paweł mówi, napominam was, żebyście nie przyjmowali takiej łaski, żebyście nie przyjmowali jej na próżno. Co Bóg może jeszcze zrobić, żeby została odbudowana komunia Boża z nami? Co jeszcze ma zrobić? Skoro zrobił tyle, że wszystkie nasze grzechy, każdy mój grzech wziął na siebie, stał się nim. Co jeszcze może zrobić więcej? Nie przyjmujmy tej łaski na próżno. Kiedy trzeba ją uchwycić? Kiedy trzeba wyjść naprzeciw? Kiedy? Odpowiedź brzmi dzisiaj. Teraz. Teraz jest czas zbawienia. Teraz. Podejmijmy to Boże Słowo w obu Jego wymiarach. To Słowo z drugiego listu do Koryntian, które pokazuje nam Wielki Post jako drogę naszego nawrócenia, właśnie nawrócenia rozumianego jako przyjęcie niewyobrażalne, szalonej łaski Boga. Ale podejmijmy też to słowo z Ewangelii o modlitwę, post i jałmużnę w szczególny sposób w intencji sióstr braci z Ukrainy i pokoju na świecie. Podejmijmy, niech się to słowo stanie ciałem w naszym życiu. Amen.